czym jest intronizacja Chrystusa jako króla? Czym jest intronizacja zgodna z myślą, z nauką o społecznym panowaniu Jezusa Chrystusa? Zgodna z dokumentem papieskim Quas Primas papieża Piusa XI z 1925 roku. Czymże jest intronizacja Chrystusa króla na króla naszej ojczyzny, naszego państwa Polski? Intronizacja Chrystusa na króla innych państw, innych ojczyzn. Bez przywrócenia Najświętszej Ofiary Mszy Świętej, chwały Bożej do Kościoła. Jak ma się ta intronizacja odbyć? W związku z czym? Z apelem, z odezwą, z aktem, a poprzedzi go Najświętsza Ofiara, przez kogo sprawowana? Gdzie? Jak? Mówienie o intronizacji Polski bez wołania, nawoływania o przywrócenie Najświętszej Ofiary Mszy Świętej w Rycie Rzymskim do Kościoła jest ględzeniem, z góralskim ględzeniem księdza doktora habilitowanego Piotra Natanka, przypisującego sobie bycie prorokiem Boga, jest zwykłym góralskim ględzeniem. Nie po pijaku, co gorsze. W związku z jaką mszą? Kto odprawi i gdzie? Nawet jeśli ma się dokonać oddolnie, poszczególni ludzie w rodzinach, to z jakiej mszy przyjdą, na jaką mszę pójdą, w związku z jaką mszą i gdzie? Akt intronizacji Jezusa Chrystusa na króla. Najpierw trzeba przywrócić im mszę świętą. Żeby to, co chcemy czynić, chwałę Bożą do kościołów, nie było budowaniem od dachu, nie było budowaniem po nic, nie było ględzeniem, nie po pijaku, wprost bełkotem,